I oto znowu wakacje dobiegły końca. Choć dla większości uczniów pewnie jak zwykle były za krótkie, to 4 września rozpoczął kolejny rok ciężkiej pracy zarówno dla dzieci, jak i rodziców i nauczycieli. Początek roku szkolnego dla podopiecznych szkół podstawowych imienia dr. Henryka Jordana w Ksawerowie i Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej oraz gimnazjum w Ksawerowie był dniem pełnym emocji. Tym bardziej w obliczu reformy edukacji. Jednak wszystkie placówki są na reformę przygotowane, a po nastrojach panujących wśród zgromadzonych na inauguracji możemy wnioskować, że egzamin ten zdadzą z wyróżnieniem. Oprócz tradycyjnych już powitań i formalności nie zabrakło miejsca na wspomnienie wydarzeń z września 1939 roku. A adepci podstawówki w Woli Zaradzyńskiej, przyłączając się do akcji Narodowe Czytanie 2017, odczytali fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Nie pozostaje nam nic innego, jak w takt pierwszego dzwonka życzyć wszystkim uczniom samych sukcesów. Uważam, rok szkolny 2017-18 za rozpoczęty.